Proszę Państwa, mają jakieś inne? Może? Czyli tutaj spośród czterech osób zostawiamy na liście dwóch. Tak. Dwóch skreślamy i zostawiamy. To jeszcze przegłosujemy. Kto jest za tym regulaminem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję. Regulamin został przyjęty jednogłośnie. Jeśli może Państwu by nie przeszkadzało, to byśmy może przejść do dalszego punktu, prezentacja tych kandydatów. Czy czekamy? Nie, no może tak. To moglibyśmy przejść do tej prezentacji, panie przewodniczący. Byłoby może troszkę sprawniejsze. Dobrze. Nie ma problemu. Wy pierwszy zgłoszony? To jesteśmy w punkcie prezentacja i wystąpienie kandydatów. Proszę bardzo. Pan wyjdzie. Prezesem do 30 lat pracy w Starym Zdrowie. Urząd Uradnego to udziałem 12 lat. Mogę też panowie skorzystać, żeby Państwo zrobić zgodę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Marian. Ja już coś panu powiedziałem. Dodam jeszcze, że radnym jestem trzecią kadencję. Ostatnio byłem wiceprzewodniczącym rady. W dalszym ciągu państwo mnie podzieli. Będę na punkcie wojny zgodnie na dobra gminy. Dziękuję. Proszę bardzo, pani starzana Miola. Nazywam się Miola Grzała. Od 25 lat mieszkam tutaj w Szczawinie. Tyle samo lat pracuję na stanowisku technika analityki medycznej. Na początku w szpitalu na Kruku, obecnie w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie Zaleśniu. Jestem mamą trójki dzieci. Ponieważ moi mieszkańcy tym razem mi zaufali, powierzyli mi wykonywanie tej funkcji, więc na pewno będę starała się powierzone mi obowiązki wykonywać sumiennie. A jeżeli uda mi się dzisiaj zdobyć Państwa zaufanie i zostać wiceprzewodniczącą, to obiecuję, że zgodnie z tym, co obiecałam również moim wyborcom, będę starała się wszystkich obietnic dotrzymać. Elżbieta. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Kowalczyk. Mam 56 lat, prowadzę gospodarstwo rolne. To jest moja czwarta kadencja. Byłem ostatnio przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Działam społecznie, jestem strażakiem. Ponad 20 lat byłem naczelnikiem w Szczawinie Kościelnym. Działam w spółce wodnej. No a jako wiceprzewodniczący, jeżeli został przez Państwa wybrany, będę starał się pracować wspólnie, niezależnie od poglądów. No i działać dla dobra wspólnego. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytanko takie, czy kandydaci, tylko pani Mariola ma podwójne imię, czy jeszcze ktoś? Jest?
Thank you.
Już mamy. Rozdanie, jak są gotowe karty głosowania. I rozumiem, że będziemy głosować tak, jak poprzednio, będziemy podchodzić do urny, tak? Kowalczyk Ireneusz. Proszę bardzo do przystąpienia. Mamy 5 minut przerwy, tak?
10, Kowalczyk Jan 9,
Ostrowski, Marian Wicenty, 6. Komisja stwierdza, że na wiceprzewodniczących Rady Gminy Czytawienie Kościelny zostali wybrani pani Sarzała Mariola Elżbieta, 10 głosów i pan Kowalczyk Jan, 9 głosów. Dziękuję. Gratuluję wyboru na wiceprzewodniczących. Zapraszam do prezydium. Czy pan stosowną uchwałę? Uchwała Rady Gminy Czytawienie Kościelny z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy na podstawie artykułu 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w tekście nr 2018 roku, pozycja 954 z późniejszymi zmianami Rady Gminy Czytawienie Kościelny uchwała, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady Gminy wybrano panią Mariolę Sarzała i pana Jana Kowalczyka. Paragraf 2. Protokół skrutacyjny stanowi załącznik do protokołu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest wam przedstawioną przeze mnie uchwałę. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jeszcze raz Państwu gratuluję.